Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Postanowiłem na pierwszą ogólnopolską konferencję naukową imienia profesora Winnieckiego przygotować i zaprezentować Państwu referat zatytułowany Konsekwencje ultraluźnej polityki pieniężnej. Dlaczego akurat ten temat? No, przyczyn jest kilka, ale chciałbym zwrócić Państwu szczególną uwagę na to, co aktualnie dzieje się w polityce pieniężnej. I na co bankierzy centralni, największe banki centralne, ale również i bank centralny w Polsce zwraca dziś uwagę. Mianowicie mamy przed sobą prawdopodobnie dosyć długi okres czasu, kiedy to stopy procentowe będą utrzymywane na bardzo niskim poziomie. To sugeruje Fed. To sugerują również inne banki centralne, również Europejski Bank Centralny. I temu procesowi towarzyszy również stymulacja pieniężna w postaci między innymi QE. Dodatkowo mamy również takie powszechne chyba jednak odczucie, że tego typu polityka, czyli ultraluźna polityka pieniężna, no w sumie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, a jeśli już, to w tak długim okresie, że no w zasadzie o tym się zbyt dużo nie mówi. I tutaj zwrócę Państwu uwagę na szczególnie na wypowiedzi przedstawicieli Polskiego Banku Centralnego, w tym między innymi na dokument, na który powołuje się prezes NBP, dokument Komitetu Stabilności Finansowej, w której to przedstawiciele Komitetu Stabilności Finansowej wskazują, że tak naprawdę nie grozi nam na przykład powstawanie tak zwanych baniek na rynkach aktywów. No ja postaram się przedstawić te negatywne aspekty ultraluźnej polityki pieniężnej, które prawdopodobnie wcześniej czy później pojawią się już również i w Polsce. Zatem mamy przekonanie o pozytywnych efektach ultraluźnej polityki monetarnej. Mamy jednocześnie pomijanie negatywnych efektów stosowania takiej polityki i w zasadzie dodatkowo również pojawiają się takie dosyć coraz bardziej powszechne poszukiwania nowych reguł, zasad ekonomicznych, które sugerowałyby, że te reguły, na których opierała się dotychczasowa polityka pieniężna, no, przestały praktycznie funkcjonować. Można by było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z takim lockdownem praw ekonomicznych. Czy to rzeczywiście jest prawdą? No, mam nadzieję, że po tym referacie parę spraw, tych problemów będzie przedstawiało się już troszeczkę inaczej. Cały referat oczywiście jest przedstawiony w naszej publikacji konferencyjnej. Postaram się w sumie przedstawić w takich czterech głównych punktach mój tok rozumowania, jeśli chodzi o ultraluźną politykę pieniężną. Czym jest tak naprawdę ultraluźna polityka pieniężna? No, najczęściej oczywiście mówimy tutaj o polityce pieniężnej opartej o stopy procentowe bliskie zeru, ale również mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych instrumentów. I tych niekonwencjonalnych metod jest kilka. Wśród nich oczywiście łagodzenie ilościowe, czyli QE, forward guidance, czyli wyprzedzające wskazówki banku centralnego, ujemne stopy procentowe, czy też jawne pieniężne finansowanie deficytu budżetowego. Wydawałoby się, że jest to sprawa dosyć świeża, nowa.
że banki centralne dopiero od momentu kryzysu w roku 2008-2009 zaczęły wykorzystywać tego rodzaju instrumenty. Tymczasem sama koncepcja stosowania takich dodatkowych bodźców ze strony banku centralnego ma swoją długą historię i sięga XIX wieku. I w tym przypadku należałoby się odnieść do Waltera Bagehota, który tak naprawdę określił teoretyczne podstawy funkcjonowania banku centralnego jako tej instytucji, która jest ostatnią instytucją pożyczkodawcą, takiej ostatniej instancji. Dodatkowo Bagehot zwrócił uwagę na reguły dostarczania przez bank centralny płynności. To, o czym tak naprawdę dziś mówimy. I wskazywał na środek prewencyjny, jakim są karne odsetki przeciwko pokusie nadużycia. W zasadzie stosowanie niekonwencjonalnych instrumentów przez banki centralne są de facto realizacją postulatu Bagehota. W XXI wieku niskie stopy procentowe w zasadzie zdominowały gospodarki na całym świecie, ale proszę zauważyć, że jeszcze w latach 80., na przykład w Stanach Zjednoczonych, stopy procentowe były dosyć wysokie. I to w przypadku Stanów Zjednoczonych, to dopiero era panowania Greenspana w latach 87-2006 spowodowała, że podejście do stóp procentowych jako takiego podstawowego instrumentu reagowania na to, co się dzieje w gospodarce, to był, okazała się takim instrumentem dosyć popularnym. Popularnym tyle, że jak byśmy zwrócili uwagę, od lat 80. stopy procentowe były redukowane, często były redukowane nawet wbrew temu, co się dzieje w gospodarce. I można było zastanawiać się, dlaczego mamy niskie stopy procentowe dziś, ale odpowiedź znajduje się w przeszłości. Niestety politycy, szczególnie bankierzy centralni, dosyć taką lekką ręką cięli stopy procentowe. Tutaj można by odnieść takie przekonanie, że tego rodzaju polityka pieniężna stała się takim remedium na wszystkie problemy. Cokolwiek by się nie działo, bank centralny zawsze może obniżyć stopy procentowe. O tym pisał na przykład Stiglitz. Natomiast jak widzą Państwo na zaprezentowanym slajdzie, na zaprezentowanym wykresie, te obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych były dosyć znaczące od w zasadzie połowy lat 80. Zresztą profesor Winiecki określał ten okres, czy też te działanie Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych w tym okresie jako huragan Alan. Huragan, który zmiótł w zasadzie stopy procentowe, praktycznie zbliżając je do bardzo historycznie niskich poziomów. Innym takim wytłumaczeniem, dlaczego mamy do czynienia z niskimi stopami procentowymi, jest wytłumaczenie, które pojawiło się ostatnio w literaturze. Mianowicie Schmelzing zbadał i zaprezentował w publikacji Banku Anglii interesującą pracę, w której zbadał i przedstawił efekt trendu spadkowego długoterminowych stóp procentowych na przestrzeni wielu stuleci. I proszę zobaczyć, że jakbyśmy sięgnęli wstecz do XV wieku, oczywiście tutaj musimy wziąć poprawkę, że to są stopy w dużym przybliżeniu zaprezentowane.
to od XV wieku praktycznie mamy do czynienia ze systematycznym obniżaniem stóp procentowych. Schmerzing uważa, że cokolwiek byśmy nie robili, i tak jesteśmy skazani na niskie stopy procentowe, czyli stopy procentowe jawią się jak niczym taki mamut czy jakiś prehistoryczny stwór, który za chwilę przestanie istnieć i nie będziemy w ogóle go obserwować. Ja uważam, że tego typu myślenie ma jednak taki jeden podstawowy błąd, mianowicie jest to uproszczenie, które nie bierze pod uwagę na przykład procesów globalizacyjnych, tych wszystkich przemian, które zachodzą w światowej gospodarce, między innymi zmian technologicznych, to z całą pewnością miało wpływ na to, w którym miejscu dzisiaj znajdujemy się, jeśli chodzi o stopy procentowe. No, można było zadać pytanie, no dobrze, ale jakie są efekty stosowania ultraluźnej polityki pieniężnej? Profesor Winiecki jako podstawowy wniosek, który jest związany tak naprawdę z tym tematem, wskazywał na to, że polityka darmowego pieniądza osłabia jeszcze bardziej bodźce do reformowania. Czyli tego rodzaju polityka pieniężna niesie za sobą bardzo duże ryzyko, że gospodarki, które tak naprawdę, przedsiębiorstwa, firmy, które powinny podlegać cały czas procesowi reformowania, no, przestaną w ogóle to czynić. Ale są również inne efekty, o których zaraz Państwu powiem. Mianowicie, przedłużając może ten cytat profesora Winieckiego, warto zauważyć, że ten brak reform będzie powodował, będzie sprzyjał procesowi zombifikacji gospodarki. Czyli będą pojawiały się spółki publiczne, które istnieją przez wiele lat według definicji Banku Rozliczeń Międzynarodowych. To firmy zombie to są takie spółki, które istnieją 10 lat czy też dłużej, które nie są w stanie spłacać swojego zadłużenia, czyli stosunek wielkości zysku operacyjnego do płaconych odsetek jest mniejszy od jednego. I proszę zwrócić uwagę, że od czasu kryzysu, od lat 2006, 7, 8, ten proces zombifikacji, rosnący udział przedsiębiorstw, które mają rzeczywiście problemy z obsługą długu, znacząco rośnie. Jeszcze na początku XXI wieku to było procentowo około 1-2%. Dzisiaj to jest prawie 20%, czyli to jest znaczący wzrost. I pojawiają się w związku z tym różnego rodzaju opracowania wskazujące na ten problem. Między innymi BIS dosłownie kilka tygodni temu opublikował nowy paper. Ten temat staje się coraz bardziej popularny, na to zwracają uwagę ekonomiści. Innym efektem prowadzenia ultraluźnej monetarnej polityki pieniężnej to jest działanie instrumentów odwrotnie od zamierzeń. I takim przykładem na tego typu efekt jest koncepcja odwróconej stopy procentowej. Koncepcja, która mówi, że istnieje taki niski poziom stopy procentowej, który zaczyna powodować skutki odwrotne od zamierzonych. Czyli banki centralne, obniżając stopy procentowe gwałtownie, czy też utrzymując je na bardzo niskich poziomach,
zaczynają de facto hamować akcję kredytową zamiast ją stymulować. Ta koncepcja też jest szeroko opisywana w literaturze i też ekonomiści zaczynają zwracać uwagę na ten problem. Wydaje mi się, że może być to temat, którym będziemy się prawdopodobnie zajmować już w najbliższym czasie, pod warunkiem, że właśnie stopy procentowe będą utrzymywane na historycznie niskim poziomie. Inną sprawą jest to, że samo luzowanie ilościowe może prowadzić do problemów w bilansach banków centralnych, ale to już jest niejako temat dodatkowy. Innym efektem negatywnym jest problem związany z zakłóceniem mechanizmu informacji rynkowych i o tym niestety dosyć mało mówimy, ponieważ nie zwracamy uwagi na to, że w gospodarce ceny pełnią przecież rolę przekaźnika informacji. I w sytuacji, kiedy banki centralne wpływają dosyć silnie na to, jakie jest oprocentowanie instrumentów finansowych, obligacji, akcji, no wpływają również na zakłócenie informacji rynkowych. Wiemy o tym, że w przypadku każdej decyzji, jaka jest podejmowana, potrzebne są informacje. No najlepiej, gdyby one były jak najlepsze. W latach 40. Claude Shannon o tym mówił. I niestety, ale w przypadku rynków obligacji skarbowych, rynków akcji, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właśnie banki centralne poprzez druk pieniądza, poprzez emisję skup obligacji, no doprowadzają do takich bańek. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób efekty działań amerykańskiego banku centralnego wpływały na rynek amerykański. Tu mamy akurat w tabeli akcji dosyć duże wzrosty w przypadku QE1 i QE3 oraz w jaki sposób tego typu polityka wpływała również na przepływy kapitału. Tutaj myślę przede wszystkim o przepływ środków na rynki emerging markets i no, widać wyraźnie, że szczególnie w przypadku QE1 w tym okresie rzeczywiście te środki wpływały również i na rynki rozwijające się. Mamy również wśród tych negatywnych efektów problem samej efektywności tego rodzaju polityki i o tym oczywiście dużo się pisze, między innymi ekonomiści MFW na to zwracają uwagę, że rzeczywiście z tym jest coraz większy problem. Innym aspektem to są ceny na rynku nieruchomości. Nad tą sprawą może się nie będę bardziej zatrzymywał ze względu na brak czasu. Zachęcam do przeczytania artykułu. Wiemy, że akurat decyzje banków centralnych luzowania ilościowego przyczyniały się do zmian cen na rynku nieruchomości. Wreszcie problemy w sektorze bankowym. No, głównie mówi się tutaj w tym przypadku o spadku marży odsetkowej z uwagi na praktycznie zerowe stopy procentowe, ale to nie wszystko, bo to nie tylko ten problem istnieje w sektorze bankowym. Tutaj wydaje mi się, że polityka kredytowa również będzie się powoli zmieniała. Tych efektów negatywnych, tych problemów jest bardzo dużo i zachęcam do lektury, do analizowania tych spraw. Wydaje mi się, że jeszcze dużo opracowań powstanie na ten temat. Profesor Winiecki, już kończąc, chciałem zacytować właśnie pana profesora Winieckiego, który stwierdził, na pytanie, czy istnieje zawieszenie praw ekonomii, czyli tak naprawdę lockdown,
praw ekonomicznych stwierdził, że jeśli założymy, że istnieją jakieś prawidłowości ekonomiczne, to trudno powiedzieć, że te prawidłowości ekonomiczne nie funkcjonują w jakimś obszarze świata, bo one funkcjonują, tylko ponieważ są zniekształcone, to przynoszą trochę inne efekty. I tym cytatem chciałbym podziękować bardzo i oddać głos prowadzącemu.